wszystkich mieszkańców Braniewa za pośrednictwem braniewskich mediów. Zwołałem dzisiaj kolejny raz konferencję i tematem naszego spotkania jest obiecana wcześniej weryfikacja prawidłowości postępowania magistratu przy realizacji dużej inwestycji, jaką jest kryta pływalnia w Braniewie. Informuję Państwa, że ja nie muszę się znać na temacie, dlatego sprawą muszą się zająć odpowiednie organy państwowe. Przedstawiam dokument, który kilku instytucjom państwowym zgłasza moje wątpliwości i bardzo chciałbym się mylić w swoich wątpliwościach, ale sposób prowadzenia inwestycji wygląda co najmniej zdumiewająco. Ja nie mam przekonania co do całego przebiegu inwestycji, od zamówień publicznych począwszy po odbiór końcowy. Uważam jednak, że mieszkańcom Braniewa należy się rzetelna informacja, czy wszystko jest w porządku. Musi budzić wątpliwości fakt, że basen miał być wykonany pół roku wcześniej, a tak się nie stało. Możliwości są zatem tylko dwie. Albo magistrat źle przygotował cały proces inwestycyjny, co skutkowało opóźnieniami w trakcie budowy, albo wykonawca nie wywiązał się z umowy. W tym drugim przypadku jest pytanie, czy nie powinien płacić kary umownej za opóźnienie. Jak wiemy jednak, burmistrz aneksem do umowy w praktyce nie dopuścił do odpowiedzialności finansowej wykonawcy. Reasumując, by zbadać to postępowanie magistratu jest prawidłowe, postanowiłem złożyć wnioski do m.in. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Braniewie, Prokuratura Rejonowa w Braniewie, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Warszawa, Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Olsztynie. Na to, że te pisma wypłynęły z mojego biura, posiadam stosowne adnotacje do wglądu mediów. I tutaj mam daleko idące obawy i informacje, jakie posiadam od osób, które ze mną współpracują w tej dziedzinie i w tym procesie stwierdzenia nieprawidłowości odnośnie wykonawcy procesu budowlanego basenu. I warto zadać pytanie, czy może być tak, że wyłoniono wykonawcę, basenu nie było w terminie i nikt za to nie odpowiada. Może inni wykonawcy startujący w przetargu zrobiliby to w terminie. Oni nie wiedzieli wtedy, jak przygotowana jest inwestycja i jaka jest dokumentacja. Nie wiedzieli, że termin zakończenia da się przedłużyć i że w trakcie można korygować zakres prac i rozliczenia. Oni w przetargu wiedzieli coś zupełnie przeciwnego, że termin zakończenia to 15 listopada 2010 roku, a nie 15 kwietnia 2011, że kwota jest jedna, bez możliwości zmiany i jej kalkulacja jest na ich ryzyko i odpowiedzialność, że istnieją kary umowne za opóźnienia w pracach. Podstawowa zasada w takich zamówieniach za publiczne pieniądze jest taka, że przygotowuje się porządnie dokumentację techniczną i specyfikację przetargową, wyłania się firmę, która wie do kiedy i za ile ma zrobić swoją robotę i odbiera się wykonane prace. Tu mam wątpliwości, bo w tym przypadku było chyba inaczej. Powtarzam, ja mogę się nie znać, ale społeczeństwo ma prawo wiedzieć, czy wszystko jest w porządku. Także przedstawiam Państwu informacje, tak jak wcześniej powiedziałem, że poinformowałem odpowiednie organa celem sprawdzenia tej całej inwestycji. I daleko idące moje przypuszczenia, że cały proces i przebieg realizacji był nieprawidłowy i nikt za to nie poniósł żadnych konsekwencji. I jeszcze w międzyczasie chciałbym, z uwagi na to, że w zeszłym tygodniu spotkałem się z pracownikami Sądu Rejonowego w Braniewie, którzy zadali mi pytanie, co będzie się działo z tą komórką. Dla mnie wielkim zaskoczeniem była informacja w internecie, opieram się na przekazie, jakim
dał wiceburmistrz, pan Maziarz, że wyruszają do Warszawy celem rozmów z ministrem sprawiedliwości i tutaj jednoznacznie wskazał, że liczą w tej sprawie na pomoc moją. Bo jak wiadomo, legitymacja poselska otwiera każde drzwi. Także drzwi ministra sprawiedliwości. O tej informacji dowiedziałem się z internetu, ponieważ wydzwoniła do mnie moja asystentka i było to dzień po rzekomej ich wizycie. Nadmieniam, że 11, 12, 13 mieliśmy posiedzenia sejmowe. Widziałem wielokrotnie ministra Gowina i żebym wiedział, że włodarze naszego miasta będą uczestniczyli w spotkaniach z panem ministrem Gowinem, chętnie bym pomógł w rozmowie, w zorganizowaniu spotkania, nawet na terenie Sejmu, z uwagi na to, że wielokrotnie widziałem ministra Gowina. I dlatego uważam, że społeczeństwo, a przede wszystkim pracownicy sądu, powinni dowiedzieć się, co było celem spotkania i jakie zapadły decyzje. I te informacje powinien przekazać burmistrz dla tych pracowników, żeby uspokoić ewentualnie, żeby rozważyć kwestię, co będzie w momencie, jak sąd zostanie częściowo zlikwidowany. Na koniec chciałbym też się odnieść do informacji, jakie otrzymałem tutaj w sprawie rad nadzorczych i poprosić pana burmistrza, dzisiaj wystosuję odpowiednie pismo, żeby ogłosił na wzór prezydenta Elbląga konkurs na członków rad nadzorczych i żeby dać szansę nie tylko swoim znajomym, którzy w chwili obecnej już te dokumenty wyrabiają, tylko żeby istniała możliwość uczestnictwa przez wszystkich mieszkańców, ci, którzy będą posiadali odpowiednie kwalifikacje. Dlatego chcąc transparentności w obsadzaniu tak ważnych stanowisk, wystosuję pismo do pana burmistrza z prośbą o przesunięcie terminu walnego zgromadzenia i uzupełnienia tych rad, jak również to, że chętnie chciałbym uczestniczyć w całym procesie weryfikacji i obsadzania. Także dziękuję i jestem do państwa dyspozycji.